Witam wszystkich widzów kanału Kucyk Toledo. Pokażę Wam dzisiaj, jakie są efekty 3-tygodniowego treningu czaraśni. Jak wszyscy wiecie zapewne, to żyjemy w czasie epidemii i no, wszelkie szkółki niedzieckie, działalność no, klubów jest zawieszona. No i w związku z tym też trenerzy mają sporo czasu, który mogą poświęcić na co innego. Trochę skorzystałam z tej sytuacji. Oczywiście no, mając świadomość wszelkich obostrzeń, no, że nie wszystko jest możliwe, nie jest tutaj możliwa jakaś bliska interwencja trenera ze względów bezpieczeństwa, no ale korzystałam z konsultacji z dobrą trenerką ujeżdżenia, żeby wreszcie ruszyć z kopyta, zacząć z pracę z czereśnią. No i zacząć chciałam właśnie od ujeżdżenia, no bo to jest taka, to są takie podstawy wyszkolenia konia. Czereśnia, tutaj widzicie, że pracujemy nad zatrzymywaniem między innymi. Wbrew pozorom jest to dość trudna rzecz, żeby koń się zatrzymał w taki sposób, żeby zakończył swoje zatrzymywanie się zadem. To znaczy, żeby wjechał tym zadem na wędzidło, żeby podstawił tylne nogi. To, no, to dość rzadko się udaje czereśni na razie, no ale, no ale pracujemy nad tym. Z pierwszą właściwie rzeczą, nad którą pracowałam z czereśnią, było coś też tak właściwie oczywistego, czyli żwawy ruch do przodu, czyli to, żeby jej nie odpuszczać ruchu do przodu, żeby i stęp był żwawy, i kłus był też taki nieospały. Też no, trenerka poradziła mi, żebym dużo ją gimnastykowała, wykręcała, zmieniała kierunki, robiła różne zakrętasy, wolty, ósemki i żeby ona w ten sposób zwiększała swoją uważność, żeby przez cały czas była nastawiona na słuchanie mnie, słuchanie tego, co ja w danej chwili chcę zrobić. No i w ten sposób, żebym mogła zwiększać kontrolę nad tym koniem. Widzicie, że no może to tego tak dobrze nie widać, ale sprzęt nowy, jaki tutaj się pojawił, to są gumy. Czambon gumowy i to też za radą trenerki zostało to założone, żeby uczyć czereśnie, że można nieco w takiej pozycji z nieco pochyloną głową pracować. To oczywiście no, nie jest dla niej żadne wyzwanie, to nie jest mocno dociągnięte w tej chwili, ale no, już w pewnym zakresie zmienia jej postawę. Co jeszcze? Na początku tej mojej współpracy z trenerką zaczęłyśmy uczyć czereśnie ustępowania od łydki. Trochę byłam zdziwiona, bo tak zawsze uważałam, że chody boczne to jest już wyższa szkoła jazdy dla bardziej zaawansowanych koni. No, okazuje się, że nie, że można tego uczyć na samym początku i rzeczywiście czereśnia dość dobrze to załapała. Tutaj na tym filmie tego ustępowania w zasadzie nie pokazuję, dlatego że akurat tego dnia nie ćwiczyłam ustępowania, dlatego że czereśnia, no, przećwiczyłam ten element i ona już zaczęła ustępować w konkretnych miejscach, gdzie już była, no, przyzwyczaiła się, że tam zawsze ustępuje i nawet jeśli nie prosiłam o ustępowanie, to ona to wykonywała, więc no, to był znak, że trzeba po prostu dać tym spokój na jakiś czas. No tu jeszcze zaglądam na jej tylne nogi. Ja nie mam doświadczenia, jak odczuwa się ruch zadu konia, kiedy on wjeżdża pod kłodę. No i widzicie, że ona te tylne nogi takie miała trochę rozjechane. Jedna bardziej z tyłu, druga bardziej z przodu. No to tak nie powinno być. Co jeszcze? Aha, no nie wiem, czy tutaj się, czy wcześniej już na filmiku się pojawiło po dogonie. Tutaj je mam zamontowane, ono się bardzo dobrze sprawdza, stabilizuje siodło. Jeszcze też wzbogaciłam się, co na pewno widać, takie niebieskie futerko na popręg, które zapobiega obtarciom, no bo teraz już jak jeżdżę na niej codziennie, to spodziewam się, że no, trzeba tym obtarciom zapobiegać, bo to już by było niedobrze, gdybym doprowadziła do jakiegoś takiego tam nieciekawego stanu skóry pod popręgiem. No ale wszystko jest dobrze. Tak orientacyjnie, jaka ilość treningu dziennie
przez te 3 tygodnie miała miejsce, to było bardzo mało. 20 minut, ale codziennie. 20 minut z tym, że ten czas to był już czas pełnego skupienia. Przez te 20 minut dziennie wymagałam, żeby czereśnia przez cały czas zwracała uwagę na to, o co ja proszę. Z elementów, które tak dość słabo idą, dość słabo to idzie do przodu, ale idzie, to lążowanie w galopie. Bardzo mało ją lążowałam, ale głównie właśnie ze względu na galop. Czereśnia tak wydaje się, jakby w ogóle nie wiedziała, o co chodzi w galopie. Czy to ze względu na jej, może jakieś takie, trochę ociężałość jeszcze po porodzie, czy po prostu brak doświadczenia z tym chodem, to bardzo było ciężko zacząć z tym galopem. To już widzicie, że tutaj ja bardzo pomagam jej moją mową ciała, podskakuję jak tylko mogę, żeby ona zagalopowała i moim zadaniem teraz w tej chwili jest to, żeby tę moją mowę ciała wyeliminować, to znaczy, żeby ona galopowała jakby bez tej pomocy. Żeby można było wreszcie zacząć z nią galopować w siodle.